Witajcie na kanale Ładek Team w Q&A z okazji 200 subskrypcji. Ja jestem Łukasz, to jest Ernest. Cześć. No i lecimy z pytaniami. Także ty czytaj pierwsze. Już, czekaj, machinę odpalę. Odpalę, tylko patrzcie tam w obiektyw. Dobrze. Użytkownik Oper 12. Kiedy będzie lepsza jakość? Lepsza jakość, jak możecie zobaczyć właśnie teraz. Zakupiłem tak ostatnio kamerę Sony HDR 200 CX 240. Także jakość będzie już o wiele lepsza. Taka normalnie Full HD 50 FPS. Szkoda, że nie 60? Ale to jest charakterystyczna cecha kamer takich cyfrowych. Także lecimy dalej. A teraz ja. No. Ten sam użytkownik, czy hodujesz coś? To może powiem ja. Ja osobiście nic nie hoduję, poza psem. Takim bardzo fajnym małym pekińczykiem. A ja hoduję około 15 kur i jednego koguta. Ze zwierząt to tyle. No, trochę kotów, dwa psy. Tak jest. No to dawaj dalej. Ile masz hektarów, arów? Ten sam użytkownik również. Ja mam. No, ile masz? Poczekajcie. Tu jest dwa. Jakieś niecałe 3 hektary. Mało, bardzo, bardzo mało. No, ja swojego pola też mam niedużo, no bo jakieś 2,5 hektara. To mam więcej. Tak. Ale razem z dzierżawami, które teraz mam, to będzie jakieś ponad 5,5 hektara. Szkubany. Sialeje, chłopak. To lecimy dalej. To nie. Ten sam użytkownik, ponownie. Co byś zrobił, gdyby usunęli kanał? Nie wiem, co ty byś zrobił, ale ja po prostu zacząłbym od początku. Dużo tego nie było. No nie. Ja tak samo podobnie bym zrobił. Pewnie. Nagrywamy już jakieś 1,5 sezonu. No, można tak powiedzieć. Bo zaczęliśmy w tamtym roku z wiosny, w marcu. Pierwsze dwa filmy z targów polecam obejrzeć, albo nie. Tak jest. mało wyświetleń było. Mało. Trzeba statystyki podnieść. Tak. Bo na Lublinie w tym roku było o wiele lepiej. No. Dobra, dawaj dalej. Użytkownik Tyson. Ile Władimir ma koni? To zależy od modelu, od zużycia, ale książkowo, tak jak i z tego co mi wiadomo, to ma 27 koni mechanicznych. 22,5 kW. Na silniku pisze nawet. Tak. Dobrze. Ponownie, Tyson, maksymalna prędkość. No, jakieś 26 na godzinę. Książkowo chyba 26,9. Może to widzisz, to nawet 27. O, także Władek szybko popierdziela. Tak jest. No teraz ty. Czy poleciłbyś komuś zakup T25, również od użytkownika Tyson? Ja na takie, znaczy moim zdaniem na takie gospodarstwo, powiedzmy do 8 hektarów pola i tam jakieś do 5 hektarów łąk. No skubany. Spokojnie, da radę. No, tylko polecam tak trochę sobie rozłożyć, trochę na zimę, trochę na wiosnę, bo tak jak tak. Ernest w tym roku zaczął, to miał 4 hektary do robienia na wiosnę chyba. To było w zimie 4 hektary, a w końcu wyszło, że ponad 5 obrobiłem. No, tak. Ale w rozłożonym czasie. Także lecimy dalej. Case Team TM. Będzie jakiś nowy nabytek? Ja u siebie planuję zakupić opryskiwacz. Mały, bo jakiś termit albo inny szrot. I to u mnie było tyle. A jeszcze jako... Później jeszcze będzie jedno pytanie na temat Władka. Kabinet Władka. Inną. Także no, u mnie jest film na kanale, zakupiłem opryskiwacz Promar 400 litrów na 12 metrów belka. Mi wystarczy. Na coś jeszcze byś kupował? No, w tym roku nie, ale w następnym roku, jak pozwolą fundusze, to przyczepę, wywrotkę. D35. Prawdopodobnie jest taka w planach, a jaka będzie okazja i cena i odległość, to już się zobaczy. No to dawaj dalej. Użytkownik AgroTeam. Czy masz zamiar rozwijać gospodarstwo? No to ty mów pierwszy. No to ja coś może mam w planach, ale w moich okolicach, na moich ziemiach to
się nie opłaca moim zdaniem trochę. No bo szósta, piąta klasa, no to co to to jest? No. W przyszłości może coś się pomyśli, ale na ten moment akurat nie planuję. No a jak ja na razie planów takich, co jak robić po kolei, nie mam. Na razie jednym pierwszym krokiem, no to wybieram się do szkoły o profilu rolniczym. No a później pewnie, nie wiem, jeżeli jeszcze będą te dotacje typu młody rolnik czy coś takiego, no to pewnie będę coś się starał o to dofinansowanie. Ale na chwilę obecną to na razie jeszcze nie. Tak, dla sprostowania jeszcze, jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tu jest patyk. O, tu w tym miejscu. Tu jest mikrofon przyczepiony, żeby było nas lepiej słychać, a tu jest rozbity telefon stary, który nagrywa to. Tak jest. A tam stoi kamera, a z kamery nie byłoby nas za dobrze słychać, także... Tak, bo stoi w sporej odległości. Także wspomagamy się takim mikrofonem. Tak. Z racji tego, że dzisiaj jest wieczna pogoda, a już niektórzy się dobijają, że już jest 200 subskrypcji, a nie ma Q&A, no po prostu człowiek jest zarobiony, nie ma kiedy nagrać. Tych much tu lata sporo. Dobra, lecimy dalej. Marcin Kukawski. Z których roków są w Władimirce i czemu masz ich dwa? Władków jako pewnie kolega myśli o Erneście, także on nie ma dwóch, to jest jego. Tak, to jest mój. Czerwona strzała. Tak, 85 rocznik prawdopodobnie. Tak. Tak. Potwierdzam. A ten Władek, taki szrot, taki złom, wehikuł czasu, jak to ktoś tam nazwał? W komentarzu. W komentarzu pod uprawą, pod owiec, bodajże. To jest mój Władek z 74. Tak. Albo 6? Z 4. Czwartego. Bo został wyprodukowany w pierwszym roku, w którym... Gdzie? W 66 zaczęli. A nie w 74? W 66 zaczęli. A to przepraszam, miałem złe informacje. W 66 zaczęli produkować, ja mam z 74. No, także my mamy dwa, ale każdy ma po jednym. Tak jest. Trochę łopatologicznie, ale wyjaśnione. No to teraz ja. No to czytaj. Farming 2017. Ile masz hektarów łąk lub arów? Ja nie mam nic. Ty nie masz nic. Nie a potrzebuję. Ja łąk mam powiedzmy dwie. O łącznej powierzchni 65 arów. Ale dużo. Ale... Szalony. Większa łąka, która ma około 405 arów, jest oddana w dzierżawę. No, bo żadnego bydła nie trzymamy, ani nic z tych rzeczy, no także i siano nie jest potrzebne. A jak ktoś by się pytał, dlaczego tamta łąka była jednak koszona, to w celach zarobkowych. Tak, tak powiem. W celach zarobkowych. Dalej. Maximus Team. Ile masz ciągników i ile hektarów? No, to już o już ciągnikach było. Myślę, żeśmy wyjaśnili wystarczająco. O hektarach też. O hektarach też. Jedziemy dalej. Teraz. Gaźnik zarąbisty. Jaki masz park maszynowy? No, ja mam mało. No to zacznę. Ja mam Władka tego 74. Do niego będzie właśnie kupowana kabina, o której mówiłem wcześniej. Taka jak tutaj RS ma. Jak się uda. No a poza tym, no to pługi, unia, grudując dwójki, które będą w tym roku malowane prawdopodobnie. Kultywator, taka samoróbka trochę, też będzie malowany. Brony, trójki, ich nie będę malował, nie opłaca się. Rozrzutnik, nie wiem ile na niego wejdzie, około 3 ton, myślę 4. Ta 5-15 od razu. I co jeszcze? Kosiarkę konno, jeśli się liczy. Taką można liczyć. Listwową taką. I chyba tyle. No i siewnik jeszcze. O, siewnik jeszcze. Samoróbka, znaczy, nie wiem, Kraj Kutno chyba firma. Tak. Konny przerobiony na podnośnik. Tak jest. No i teraz u mnie. U mnie trochę... Trochę więcej. Potocznie przeze mnie nazywanych gratów jest więcej. No tak, tu stoi pierwszy Władek, rocznik 85. I do niego są pługi, grudziącki, dwójki. Brony czwórki polowe, własnoręcznie robione. Kultywator unia grudziąc 1,8 metra. Siewnik Soral konny, ale również przerobiony na podnośnik, 1,5 metra szerokość.
kosiarka listwowa osa, przetrząsacz karuzelowy, który popsułem, mniejsza z tym, idź dalej. Przetrząsacz karuzelowy, zgrabiarka gwiazdowa, przeze mnie nazywana słoneczko, czterogwiazdowa, mała. Agrometa. Mała, trochę. Nie wystarcza. No, na 30 jarów punktów. Tak. I dalej. Glebogryzarka Virax 1,6 metra. No i najnowszy nabytek, opryskiwacz Promar. I czekaj, wszystko powiedziałem? Rozsiewacz jeszcze. A, jeszcze rozsiewacz, również agrometa, lejek. No i chyba tyle. No i chyba tyle. No, wóz, przyczepka. No. I tyle będzie. To lecimy dalej. Lecimy dalej. Pytanie od Andrzeja Murarza. Ile zajmuje Ci stworzenie filmu z muzyką? To na to się składa bardzo wiele czynników. Tak. Czy jest skomplikowana muzyka, także wiecie, dużo cięć, dużo klipów trzeba wstawić. Ile jest klipów, bo jak jest mało klipów, to trzeba oszczędzać i trochę wydłużać to wszystko. Ale tak, tak najmniej myślę od godziny, od półtorej godziny do 3-4 max, myślę. Przynajmniej ja tyle robię, a ty? No, mi się pierwszy film, który ja montowałem, udało mi się złożyć w godzinę. Który to był? Radlenie ziemniaków w tamtym roku. Aha. Mało miałem materiału, no to i szybko złożyłem, bo nie miałem czym przebierać. Krótki, muzyka też taka. Muzyka też taka średnia, ale jeszcze człowiek był młody, głupi, nie wiedział co brać. Tak. Teraz jak możecie widzieć, tam filmów jest trochę przeze mnie złożonych, trochę przez Ernesta. Tak, także wymieniamy się tym materiałem. Głównie ja nagrywam, ten jeździ. Bardzo często można mnie było spotkać na filmach z perspektywy kierowcy. Latałem z aparatem, tam w ciągniku gdzieś leży. To lecimy z drugim pytaniem, z trzecim pytaniem od Andrzeja Murarza. Murarz, przez rzecz z kropką. Fajne nazwisko. Czym nagrywacie? I tak, do tej pory, czyli od początku kanału do tego filmu, głównie nagrywaliśmy aparatem Fujifilm S3400. Tak, i trochę Kodakiem. Trochę Kodakiem Z1015. I S1015. Taki złom był, nagrywane nim było tamto boisko, nie wiem czy będzie widać, tam boisko jest zrobione. Tam, tak, tam za ciągnikiem z tym. Orka była nagrywana tamtym, odśnieżanie w zimie, to z moim Władkiem co było. I targi. I targi z Kielc. Z Kielc, z Lublina, z tamtego roku i z tego. Z tego roku był cały film z tego aparatu. Tym aparatem. No. No i oczywiście teraz właśnie Sony HDR. Tak, CX240. I do tego jeszcze zakupiliśmy w zimie kamerę Eken H9. Sportowa i oczywiście tam opaska, magnes, wszystko ten. To tak. Całe akcesoria. Pełen komplet. Flycam. Flycam to jest taki garażowa robota, jak to się mówi. Tak, od znajomego kupiony. Flycama pewna osoba widziała i się śmiała, że jest duży, taki duży i czerwony. Także to i dwa statywy Camrock TA30, jeden czarny, drugi złoty. Tak. I chyba to wszystko. No wszystko. Tego. Także lecimy dalej. Ostatnie pytanie od Andrzeja. Ile jeszcze zamierzasz nagrywać na IT? Nagrywać jak na razie nie... Jak na razie, jak będzie pozwalać chęci i czas, no bo tak do tej pory chodziliśmy do jednej szkoły, do jednej klasy. Także... No to kończyliśmy praktycznie o tych samych godzinach. No to i było łatwo. I się teraz... można było zgrać, a teraz... Tak. Teraz on idzie do innej szkoły, ja idę do innej szkoły. Nie wiadomo jak się ułożą lekcje, jak się ułożą godziny. I może no i różne. Zobaczymy, filmów może być mniej. Albo niekoniecznie. No to wszystko się okaże we wrześniu. W wakacje teraz planujemy trochę pójść z tym wszystkim. Tak. Ze żniw zapewnione są 3 filmy. Dwa są pewne, dwa, a jeżeli wypali, no może nawet 5. Tak. Z samego koszenia. Później prace pożniwne, z głowy wszystko, może jakieś vlogi się pojawią. Także będziemy cisnąć dalej. Tak. Jest tam coś jeszcze? Jakieś pytanie takie warte przeczytania?
Z YouTube'a nie ma, ale jest jedno. A, z Facebooka jeszcze. Z Facebooka było jest, takie jedno. Jest jedno. Też od kolegi pozdrawiamy Karolka. Karolka, pozdrawiamy. Ile Władek spala na hektar orki? I z moich wyliczeń wynika, że spala od 12 do 14 litrów. To zależy, czy kawałek jest prosty i jest mało zawracania, tylko się łoży, czy jest kawałek krótki, a szeroki i trzeba dużo zawracać, dużo jeździć, cofać i tak dalej. Tak, ja nie wiem, ja leję i jadę. A później przenoszę na pole w kanistrze. Tak jak było w tamtym roku. Tak, w tamtym roku wszystko skończyło paliwo. A tu on siadł i wszystko wypalił. Co tu jeszcze? Jeszcze jest jedno pytanie. Skąd jesteś? No to jesteśmy z Polski. Z Polski, z województwa lubelskiego. Okolice Lubartowa. Okolice Lubartowa. Tak? Także... 10 km Lubartowa mamy. No. No to tak. No myślę, że w miarę byśmy wytłumaczyli. Tu jak nazywasz się, to już pan powiedział. Dla mnie i znających geografię Polski, to tak powiem. W prawym dolnym rogu. Ogólniej trochę, jakieś 30 km od Lublina, no to już chyba Lublin, no to większość ludzi wie. No. Tak pira z oko, gdzie leży, no to tak 30 km od Lublina. No, coś takiego. To, także to w tych rejonach mieszkamy. To były wszystkie pytania, takie warte przeczytania. Było tak. Tam jeszcze parę innych, to... Ale to parę się powtórzyło, parę już było parę takich... były takich zbyt prywatnych. O których nie będziemy mówić, bo to nasze sprawy. Tak jest. Także co, my dziękujemy Wam za 200 subów, które wbiło. Tak. Mam nadzieję, że w tym roku, jak tam pewna osoba w komentarzach napisała pod specjalem na 100 widzów, który był w zimie, żeby w tym roku do 1000. Mamy nadzieję, że to się spełni. Wierzę, nadzieja to matka głupich. Cicho sieć. My dziękujemy za oglądanie tego Q&A. Mam nadzieję, że jakiś taki zbyt przymulony nie wyszedł. Trochę śmiechu było. Trochę było śmiechu. Proszę. Nie wiem, czy wy to odczujecie. Miło się nagrywało. Pierwszy raz takie coś, także... Tak jest. A! I mam też jedną nowinę, o której chyba ty nie wiesz. Nie wiem. No bo ci nie wspominałem. Znaczy kiedyś wspominałem, ale pewnie zapomniałeś. No pewnie jak to tak. Ty? Twoje roza nie boli. Że żniwa planujemy rozpocząć... serię z vlogami. O! A to cicheca. Nie, no, bo nie... tak, dużo ludzi pisze, żeby jak jest seria z perspektywy rolnika, żebym czy ja, czy on jak jeżdżę, żeby coś mówić. No to jest taka seria, żeby słuchać dźwięku silnika. Jak będą, tak jest. Będą vlogi, to ze żniw na pewno coś się pojawi. No i z większych prac polowych również. Tak. Jeżeli będzie czas w miarę i jakaś większa grupka się zbierze, to jeszcze większe jaja będą. Tak. No, także co? My dziękujemy za oglądanie. Na razie. Cześć.